Można oczywiście jeszcze zrobić sobie sasa, natomiast sasa nie polecam z tego względu, że kiedy biznes dochodzi do pewnego momentu i wy macie cokolwiek zrobić innego niż to, co wam sas proponuje, to bijecie się głową w mur i mówicie, coś, co mogłoby na przykład na WordPressie, na WooCommerce kosztować 300 zł, w sasie kosztuje 5000. Czyli wygląda to w ten sposób, że przychodzicie na SaaS, sklep abonamentowy, płacicie 300 zł brutto, opłata aktywacyjna 1000, super, wydałem 1500, mam sklep, działa, fajnie wygląda, jakaś tam templatka, zrobili mi logo za 300 zł, wszystko działa, tylko później dochodzicie do momentu, że chcecie, poza tym, że tam macie jakąś integrację z Allegro, ale jeżeli chcecie cokolwiek indywidualnego, to idziecie do jedynego słusznego dewelopera, czyli właściciela oprogramowania i on nie będzie tego robił za stawkę 100 zł za brutto za godzinę pracy, tylko tam stawka roboczo-godzinowa kosztuje 300 netto i nawet banalne problemy, które macie do rozwiązania i jest to cokolwiek innowacyjnego, będziecie starali się zbudować bazę danych z jakiegoś Excela dostarczonego, no to będziecie musieli zapłacić kolejną dyszkę. Czyli formalnie wygląda to w ten sposób. Na początku, jeżeli mało włożycie, to później wydacie tego trzy razy tyle. Więc moim zdaniem lepiej byłoby zbudować na przykład, niech będzie to WooCommerce, czyli tyczka do WordPressa, jakby i dalej ten projekt rozwijać, znaleźć sobie podwykonawcę, freelancera, który dobrze się zna na tej technologii i można to nisko kosztowo dalej pociągnąć.